Godzina 19 kolejna pilna operacja zakończona. Pacjenta przewieziono na oddział. Z sali operacyjnej wyszła spocona, zmęczona chirurg Wita Waleriewna. Pomimo ogromnego zmęczenia była bardzo zadowolona z wyników. Skomplikowana operacja zakończyła się sukcesem i teraz pacjent będzie żył. Kobieta zatrzymała się na chwilę przed dużym lustrem w pokoju lekarzy i odskoczyła. Szary kolor twarzy, ciemne kręgi pod oczami, drobne zmarszczki w kącikach oczu. Była zmęczona, usiadła przy stole, włączyła czajnik. Do pokoju wpadły pielęgniarki. Gadały jedna przez drugą. Wita Waleriewna, co robić? Właśnie dzwonili, przywożą do nas kolejnego pacjenta. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Ile można? Jakby innych szpitali nie było. Jest pani już 12 godzin na nogach. A Igor Pietrełycz wziął wolne zamiast panią zmienić. Ani wstydu, ani sumienia. Może zaprosić chirurga z sąsiedniego oddziału, a pani trochę odpocznie. Kobieta wymęczona uśmiechnęła się, nalała herbaty i odpowiedziała, starając się być pełna energii. Wszystko w porządku, dziewczyny. Nie trzeba nikogo wzywać. Zapalenie wyrostka to nic skomplikowanego, poradzimy sobie sami. Przygotujcie wszystko, a ja coś przegryzę. Nic, jutro mam wolne, wyśpie się. Całe życie Whitey upływało w pracy. Często zostawała po dwunastu, a nawet 16 godzin na zmianie. Do domu przychodziła tylko, żeby się przespać. Dość trochę do siebie i znów do boju. Nie miała teraz ani dzieci, ani życia osobistego. Za to szykował się proces i bolesny rozwód z mężem. Na samą myśl o tym robiło jej się niedobrze. Nie wyobrażała sobie, jak będzie dzielić dom, majątek z człowiekiem, którego wciąż jeszcze kocha, mimo jego podłości i zdrady. Łączenie pracy chirurga i życia rodzinnego było dla kobiety niezwykle trudne. Wita przekonała się o tym na własnej skórze. Niekończące się nocne dyżury, planowa praca, operacje to wszystko zabierało prawie cały czas. Niewielu mężczyzn jest w stanie to znieść. Tak samo Andrzej nie mógł znieść wiecznych nieobecności żony i znalazł sobie kochankę. Koledzy nieraz dawali Wysi do zrozumienia, że widzieli jej męża z jakąś młodą dziewczyną to w kawiarni, to w centrum handlowym, ale ona nie wierzyła. Próbowała dowiedzieć się wszystkiego od Andrzeja sama, ale ten bezczelnie kłamał i mówił, że nie ma nikogo. I za każdym razem w wyniku takich kłótni winna okazywała się Wita. Poświęcała za mało czasu rodzinie, nie gotowała codziennie świeżego, gorącego posiłku, nie pielęgnowała i nie rozpieszczała męża. Andrzej często ją oskarżał. Kochanie, masz już 35 lat. Ile można poświęcać się pracy? Prawie cię nie widuję. Kiedy w końcu urodzisz mi dziecko? Czy nigdy się tego nie doczekam? Powinnością kobiety jest macierzyństwo dom, a nie twoi pacjenci, którzy dzwonią i w dzień, i w nocy. Wita obrażała się i z irytacją odpowiadała: Dlaczego uderzasz w czuły punkt? Wiesz przecież, jak bardzo chcę zajść w ciążę. Już wszystkich lekarzy w mieście odwiedziłam. Rozumiem, mam problemy zdrowotne. Może skończę ten kurs leczenia i nam się uda? A poza tym, gdyby nie moja praca, jak i za co byśmy żyli? Dom kupiliśmy i to wspólnymi siłami. Remont robiliśmy za moje pieniądze. Wcale nie jestem przeciwna odejściu z oddziału i pracy na przykład w przychodni jako chirurg. Nie będzie tej gorączki. Ale i pensja tam marna. A z twojej pensji menedżera jakoś nie przetrwamy. Takie kłótnie stały się normą w ich rodzinie. Wita nie mogła znaleźć równowagi między pracą a domem. Nie udawało się. Swoją pracę naprawdę kochała, operacje przeprowadzała wirtuozersko. Zawsze do niej były kolejki na planowe operacje. Do leczenia każdego pacjenta podchodziła skrupulatnie i dokładnie. Zawsze starała się wspierać człowieka i nastawiać go na wyzdrowienie, nawet jeśli przypadek był bardzo ciężki. Mąż zaśmiał pięciodniowy tydzień pracy, ale mimo że przychodził wcześniej, nie spieszył się z pomocą i gotowaniem jedzenia czy sprzątaniem, żeby odciążyć żonę. Tylko narzekał, skarżył się i zrzędził. Kobieta musiała wstawać do kuchenki po całym dniu pracy i gotować od razu na kilka dni. Wita przez wiele lat nie mogła zajść w ciążę, co bardzo ją przygnębiało. Kiedyś w młodości mocno się przeziębiła i przeszła ciężkie zapalenie. Od tego czasu jej zdrowie kobiece się pogorszyło. Hormony też szalały, lekarze co jakiś czas dawali jej nadzieję, przepisując to jedno leczenie, to drugie, ale upragniona ciąża nie nadchodziła. Co więcej, od terapii hormonalnej zaczęła przybierać na wadze. Mąż przestał na nią patrzeć z zachwytem, jak kiedyś. Talia Ousi gdzieś zniknęła. Pojawił się drugi podbródek. To również przygnębiało kobietę. A na treningi sportowe i zdrowe odżywianie w ogóle nie było czasu. Albo przez wiele godzin w ogóle nic nie jadła. Albo jadła w pośpiechu na sucho, co również nie dodawało urody i zdrowia. Tworzyło się jakieś błędne koło, z którego kobieta nie widziała wyjścia. Pewnego dnia Wita miała nocną zmianę. Jak zwykle przyszła do pracy, ale bardzo się zdziwiła, gdy dowiedziała się, że jej kolega Igor Pietrełycz też przyszedł. Zaczął ją prosić. Wita Waleriewna, zamieńmy się dzisiaj. Mam nagły wypadek. Jutro mam koncert raportowy dziecka. Córka bardzo się obrazi, jeśli nie przyjdę. Zastąpię ci dzisiaj, a ty przyjdziesz na dzienną. No, pomóż, proszę. Kobieta westchnęła i się zgodziła. Dzieci to świętość. I pojechała z powrotem do domu. Po drodze nagle pomyślała. A co jeśli z Andrzejem zrobimy sobie romantyczny wieczór? Kupię krewetki, przygotuję lekką sałatkę, wypijemy szampana. A potem się zrelaksujemy, przypomnimy sobie, jakie były nasze relacje na początku, pełne czułości i romantyzmu. Wita uśmiechała się do siebie, kupiła wszystko i w oczekiwaniu cicho otworzyła drzwi swoim kluczem. I znieruchomiała tam, widząc w przedpokoju obce buty, damskie kozaki i skórzaną kurtkę. Torba sama wysunęła się z rąk i zaszereściła po parkiecie. Na hałas z sypialni wybiegł Andrzej. Był w połowie nagi, oczy mu latały. Mężczyzna panikował i próbował się wykręcić. Wita, dlaczego jesteś w domu? Przecież masz nocną zmianę. Mogłaś zadzwonić. Proszę cię, tylko bez histerii. Jana, ona przypadkowo wpadła z wizytą. Kobieta wszystko zrozumiała i uśmiechnęła się. No, przepraszam, chciałam ci zrobić niespodziankę, zjeść razem kolację. Kupiłam twoje ulubione krewetki. Ale widzę, że ty też przygotowałeś mi niespodziankę. No to chodźmy się razem poznać. Mówisz, że przypadkowo wpadła? I całkiem przypadkowo z nią spałeś. Jakie tu histerie, drobnostki życia, nieporozumienia, prawda? Dalej Wita słabo wszystko pamiętała, jak ciągnęła za włosy blondynkę, jak wyrzuciła ją i męża, rzucając za nimi ich rzeczy i bieliznę, jak deptała i darła pościel, długo płakała i piła to samo szampana. Nie rozumiała, jak jej mąż mógł zdecydować się przyprowadzić do ich domu kochankę. To było takie obrzydliwe. Zdradzać na ich ulubionej kanapie było szczytem cynizmu. Andrzej nawet nie próbował się pogodzić, najwyraźniej cieszył się, że tak się stało i złożył pozew o rozwód. Małżeństwo z Witą od dawna go obciążało, trzymały go tylko jej niezłe zarobki. Wita też nie zamierzała dalej żyć z zdrajcą, to było całkowicie upokarzające. Ale o dom wybuchł między nimi niesłychany skandal. Żadne z małżonków nie chciało oddać mieszkania, postanowili podzielić je przez sąd. Andrzej groził, że odbierze dom, bo teraz musiał wynajmować mieszkanie z kochanką i oczywiście marzył o wyrzuceniu Whitey, by tam założyć nowe gniazdo. Ale kobieta nie zamierzała tak po prostu się poddać, w końcu tyle sił i pieniędzy zostało włożonych w dom. Dlaczego miałaby odchodzić? Niech więc sąd sprzeda dom i podzieli pieniądze porówno między małżonków. Na kawalerkę powinno wystarczyć. Cały ten stres bardzo przygnębiał i wytrącał z równowagi doktor. Jak bardzo by nie była zmęczona w pracy, nie chciała wracać do domu. Tam było pusto i samotnie, a dosłownie wszystko przypominało jej o małżeńskim życiu z Andrzejem. Przecież najlepsze szczęśliwe lata ich wspólnego życia minęły tutaj. Oto obraz na ścianie jesienny pejzaż. Razem z mężem go wybierali. Wzbudzał spokój, ukojenie, ale teraz wywoływał napady nerwowości i łez. Oto filiżanka z rumiankiem, którą Andrzej kiedyś jej podarował. Oto jego kapcie domowe, kupione przez Witole. Od tych drobiazgów ściskało serce i cały czas chciało się tylko płakać. Kobieta często myślała, co mnie czeka w przyszłości oprócz pracy. Komu potrzebna jest bezdzietna 35-letnia pulchna ciotka chirurg, której wiecznie nie ma w domu? Nikomu. Tak i przyjdzie mi spędzić życie na sali operacyjnej, dopóki nogi noszą. No cóż, taki mój krzyż. Będę go nieść, jak ciężko by nie było. Sobie nie mogę pomóc, choć cudze życie będę ratować. Tego dnia wszystko było jak zwykle. Przywieźli karetką pacjenta bez dokumentów, z raną penetrującą brzucha. Wita obejrzała go i pomyślała: Dziwne. Na bezdomnego nie wygląda, rzeczy czyste, modne, fryzura też świeża i zapachu nie ma, dłonie zadbane. Ciekawe, kim jest ten mężczyzna i jak znalazł się w nocy na bezludnym pustkowiu. Dobrze, że właściciele psów zauważyli ciało i wezwali na czas zespół pogotowia ratunkowego. Inaczej pacjent prawdopodobnie umarłby do rana z powodu wewnętrznej utraty krwi. Wita podczas przygotowań do operacji rozmawiała z pielęgniarką Lusią, opowiadała ostatnie swoje nowinki. Och, Lucia, ten sąd odbierze mi ostatnie siły. Czuję, że Andrzej odbierze mi dom. Ma sprytnego, opłaconego adwokata, a mój państwowy to taki n i ryba, nie mięso. Nie będzie mnie odpowiednio bronić. Ale czy to nie jest przykre? Dom kupowaliśmy razem, wkładaliśmy po połowie, remont za moje pieniądze robiliśmy całkowicie, a teraz mąż chce wszystko zabrać. A gdzie ja będę mieszkać? Z naszymi pensjami tylko w hipotekę się wplątać. Nigdy się nie spłaci. Lusia kiwała głową, wspierała doktora. Bardzo współczuję pani, wito Waleriewna. Faceci to wszyscy są dranie, jak jeden. Mój też dobry upił się w piątek, ledwo na trzecie piętro go wciągnęłam. Znowu pewnie wyrzucą go z pracy. Kara jakaś. Pani by dobrego, konkretnego adwokata zatrudniła, bo w dzisiejszych czasach bez mieszkania zostać to bardzo straszne. I wtedy pacjent, któremu już podano narkozę, próbował machać ręką i coś powiedzieć. Lucia zaczęła go uspokajać. Proszę się odprężyć, nie przejmować się. Teraz lek zadziała i pan zaśnie. Wita Waleriewna jest bardzo doświadczonym doktorem, wszystko zrobi jak należy. Proszę zamknąć oczy i liczyć do dziesiąta operacja przebiegła pomyślnie. Wita była zadowolona z wykonanej pracy, pacjenta przewieziono na salę. Kobieta zadzwoniła na policję, zgłosiła, że przyjęto pacjenta bez dokumentów z penetrującą raną. Przypadek jest ewidentnie kryminalny, a po charakterze zadania rany widać, że nie zrobił tego sam. Zapytano ją, kiedy przypuszczalnie pacjent odzyska przytomność i będzie można z nim porozmawiać. Obiecali przysłać śledczego. Wita bardzo się martwiła. Jutro już sąd. Co będzie? Jak to się skończy? Czy naprawdę zostanie na ulicy? Kobieta nawet nie zdawała sobie sprawy, z jakim bezdusznym cynikiem przeżyła całe życie. W sądzie Andrzej zachowywał się bezczelnie, jego adwokat przechodził do ofensywy. Wysoki sądzie tę nieruchomość małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa, a zatem zgodnie z kodeksem rodzinnym, dom i cały sprzęt powinny być podzielone porówno. Żona mojego klienta wyrzuciła go i nie pozwala mu dalej mieszkać w domu. Chociaż dom jest zapisany na jego nazwisko i jest tam zameldowany. A zatem jest to naruszenie tych przepisów. Pozwany domaga się, aby jego żona wypłaciła mu połowę wartości nieruchomości i sprzętu. Wtedy mój klient zrzeknie się prawa do nieruchomości. W przeciwnym razie nalegamy na podział nieruchomości i przyznanie równych udziałów, a mój klient będzie miał prawo sprzedać swój udział lub wynajmować pokoje. Obliczyliśmy przybliżoną wartość połowy nieruchomości i sprzętu. Proszę się zapoznać. Od podanej kwoty wicie zrobiło się słabo. Nie miała takich pieniędzy, a kwota była bardzo zawyżona. Jej adwokat coś mamrotał niewyraźnie. Wtedy kobieta zrozumiała, że musi wystąpić sama. Zaczęła mówić: Wysoki sądzie, mój mąż mnie zdradził. Sprowadził do domu kochankę, oczywiście wyrzuciłam go. Tak, dom jest zapisany na męża, ale kupiliśmy go razem. Co więcej, sprzedałam pokój babci w akademiku i te pieniądze zainwestowałam w zakup domu. Remont też był zrobiony na mój koszt, dlatego kategorycznie nie zgadzam się, żeby wszystko było dzielone porówno. To niesprawiedliwe. Sędzia doskonale znał witę Walerię jako chirurga. Kiedyś uratowała jego córkę, udanie operując. Było mu szczerze żal tej biednej, oszukanej kobiety i postanowił tak. Biorąc pod uwagę nowe okoliczności zakupu nieruchomości, sąd daje odroczenie na dwa tygodnie, aby powódka mogła zebrać dowody na swoje słowa. Nowa rozprawa wyznaczona jest na 17. Andrzej był zły. Na progu budynku sądu śmiał się byłej żonie w twarz. Na co liczysz bezpłodna kury? Mój adwokat i tak dopnie swego. Albo płać, ile powiedziano, albo na ulicy zostaniesz. A w domu będę mieszkał ja z Janą, a ty się wyniesiesz. Też mi świętoszka. Mąż ją zdradził. Spójrz na siebie. Na co się stałaś podobna? Każdy facet poleci na bok. Tylko o swoich pacjentach myślisz, a na męża całe życie miałaś gdzieś. Zobaczysz, na mi wkrótce urodzi dziecko, a ty będziesz żałować, że straciłaś takiego faceta jak ja. Wita, przełykając łzy, odpowiedziała. Zobaczymy jeszcze, jak będzie. Żałuję tylko, że zmarnowałam na ciebie tyle lat. Szczerze kochałam takiego łajdaka. Kobieta wróciła na oddział bardzo zdenerwowana. Przy jej szalonym grafiku nie wyobrażała sobie, jak i kiedy będzie zbierać dowody. Przecież w ogóle nie jest dobra w takich sprawach. A i w gniewie zrezygnowała z państwowego adwokata. Pożytku z niego i tak żadnego. Pielęgniarka Lucy zawołała ją na korytarzu: Wita Waleriewna tam pacjent z trzeciej sali chce z panią porozmawiać. Wejdzie pani do niego. Bardzo prosił. Pewnie będzie dzenkować, przecież uratowała mu pani życie. Doktor skinęła głową, uporała się z bieżącymi sprawami i poszła do sali. Mężczyzna wyglądał lepiej, zobaczył doktora i ożywił się. Przedstawił się. Dzień dobry, wita Waleriewna. Nazywam się Juri Szilow. Jestem adwokatem. Akurat zajmowałem się sprawą kradzieży w dużej firmie. I ucierpiałem. Policja już do mnie przyszła. Obiecali szybko odtworzyć dokumenty i znaleźć przestępców, którzy mnie napadli w nocy. Jest taka sprawa. Słyszałem o pani problemie z rozwodem, kiedy leżałem na stole operacyjnym. I chcę pani pomóc. W ramach wdzięczności, że uratowała mi pani życie. Mogę reprezentować pani interesy w sądzie za darmo. Tylko proszę mi wszystko dokładnie opowiedzieć i dać dokumenty do zapoznania się. Wita bardzo się ucieszyła. Dziękuję wam ogromnie, Jurii. Oczywiście, zgadzam się. Już zupełnie straciłam ducha. Sami widzicie, jakie mam obciążenie w pracy. Tu nie to, że do sądu się przygotować, ale nawet zjeść i się wyspać nie ma kiedy. Ale jak mnie będziecie bronić? Jeszcze co najmniej kilka tygodni, musicie się u nas leczyć. Rana jest głęboka, szwy mogą się rozejść. Trzeba też zdjąć zapalenie, żeby uniknąć infekcji. Adwokat się uśmiechnął. Ale bardzo się postaram was nie zawieść. W końcu mogę wystąpić nawet na wózku inwalidzkim. To nie problem. Musimy razem zebrać informacje i udowodnić, że włożyliście więcej niż mąż. Wtedy wypłata będzie znacznie mniejsza. Jeśli chodzi o sprzedaż domu, nic z tego nie wyjdzie. Nikt nie może zmusić waszego męża do sprzedaży domu i podziału pieniędzy między was. Trzeba po prostu przemyśleć wysokość wypłaty. Innych opcji nie ma. Prawo dobrze znam. Wita, Waleriewna, mam do Was ogromną prośbę. Czy moglibyście odwiedzić pewnego chłopca z sierocińca? Napiszę Wam adres. Rozumiecie, tuż przed moim zranieniem chciałem adoptować Siergieja. Często go odwiedzałem, zabierałem do domu na weekendy. Bardzo się przywiązałem do chłopca. I on do mnie też się przywiązał. Chłopiec na mnie czeka i pomyśli, że go porzuciłem. Powiedzcie mu, że jestem w szpitalu i tęsknię. I że na pewno go zabiorę. Kobieta była zdumiona. Bardzo szlachetny czyn. Podziwiam was. Wziąć na siebie odpowiedzialność za życie dziecka to niełatwe. A wasza żona nie będzie miała nic przeciwko. Dlaczego ona nie odwiedzi chłopca? Juri westchnął i zaczął opowiadać. Ja też jestem po rozwodzie. Wiele lat byłem żonaty. Kochałem Ire, zapewniałem rodzinie, prosiłem o dzieci. Ale tu jesteśmy do siebie podobni. Pewnego dnia wróciłem do domu, a na stole w kuchni była kartka. Przepraszam, zakochałam się w innym. Wyjeżdżamy za granicę. Jestem pewna, że będę z nim szczęśliwa. To cała miłość. Bardzo cierpiałem, nie ukrywam. To takie upokarzające, że porzuciła cię ukochana kobieta. Jeszcze i rogi przyprawiła. Ale lata mijają. Mam już prawie czterdzieści lat. Trzeba myśleć o dzieciach. Więc pojechałem do sierocińca. Nic wcześniej nie planowałem. Postanowiłem działać jak serce podpowie. Wszedłem do pokoju dziecięcego. Wszystkie dzieci się bawią, biegają. Hałas, zgiełk. A Siergiej siedzi na parapecie. Małymi piąstkami podpiera głowę i kogoś wypatruje. Dlaczegoś od razu podszedłem właśnie do niego. I tak próbowałem z nim rozmawiać, a on jakby nie słyszał. Wychowawczyni machnęła ręką i wyjaśniła. Niech się pan nie męczy. Siergiej do pana nie podejdzie. Po tragedii, która wydarzyła się w jego rodzinie, całkiem się zamknął. Jego rodzice zginęli. Cała rodzina zatruła się grzybami. Siergiej bardzo ciężko znosi samotność, żałobę. Nie nawiązuje kontaktu z nikim. Krzywdzą go. Walczy jak wilczek. Nawet gryzie. Nie może się u nas zadomowić. I w rozwoju się opóźnia. Chłopiec ma pięć lat, a bardzo się jąka, nie umie czytać. Pisze z trudem litery. Nie radzę panu brać Siergieja. Bardzo problematyczne dziecko. Ale najpierw odpuściłem, pojechałem do domu. I wiecie, ten chłopiec zapadł mi w serce i tyle. Nie mogłem o nim zapomnieć. Znowu i znowu go odwiedzałem i powoli lud ruszył. Siergiej też mnie pokochał. Zacząłem go prowadzać do logopedy, pracujemy razem. On, jakby ożył, zbliżył się do mnie. Wierzę, że stanę się dla niego najlepszym ojcem i wychowam godnego człowieka. A teraz bardzo się martwię, żeby wszystkie moje wysiłki nie poszły na marne. Chłopiec po prostu nie przeżyje zdrady. On mi uwierzył. Proszę was, idźcie do niego. Teraz napiszę mu list, a wy przekażcie. A nie, lepiej nagram wiadomość głosową. Rozpozna mój głos i się uspokoi. Wita Waleriewna obiecała, że wszystko zrobi. Przekazała adwokatowi wszystkie swoje dokumenty. Po pracy, kupiwszy słodycze i zabawki, udała się do sierocińca. Kierowniczka ucieszyła się. Ojej, jak dobrze, że pani przyszła! Bo biedny chłopiec zupełnie się załamał. Znowu zaczął się zamykać w sobie. Nie odchodzi od okna. Siedzi tam całymi dniami, prawie nie je i źle sypia. Nawet złościłam się na Jurija. Myślę, jak to możliwe, dał dziecku nadzieję i zniknął. Czy tak można? Ale skoro jest w szpitalu, to inna sprawa. Wyjaśnimy teraz wszystko chłopcu, on zrozumie, jestem pewna. Przyprowadzili malca. Kierowniczka mówiła do niego. „Sierioza, przyszła do ciebie pewna ciocia, chce z tobą porozmawiać. To bardzo ważne, więc bądź uprzejmy i wysłuchaj jej dobrze. Serce Whitey zadrżało. Łzy napłynęły jej do oczu. Kiedy podniósł swoje bezdenne szare oczka i od razu wypalił, jąkając się. Nigdzie nie pójdę. Będę czekał na tatę. On przyjdzie po mnie. Obiecał. Nie mógł mnie zostawić. Nie wierzę. Chłopiec tupnął nóżką w znoszonym sandałku, pokręcił głową i demonstracyjnie odwrócił się do ściany. Dając do zrozumienia dorosłym, że rozmowa zakończona. Wita zaczęła mówić. Cześć, Sierioza, masz rację. Tata cię nie zostawił. Po prostu zachorował w szpitalu. Pobędzie tam jeszcze dwa tygodnie. A ja jestem jego lekarzem. Mam na imię Ciocia Wita. Twój tata poprosił, żebym cię odwiedziła i przekazała te prezenty. A także nagrał ci list. Chcesz posłuchać? Kobieta włączyła nagranie. Malec zamarł i wydawało się, że nawet przestał oddychać, łapczywie wsłuchując się w każde słowo najbliższej mu osoby na ziemi. Jurij na nagraniu mówił cicho: Cześć, synku Sieriorzenko. Bardzo za tobą tęsknię. W szpitalu jest tak źle i nudno. Prawie jak w twoim sierocińcu. Ale dobra ciocia doktor wkrótce mnie wyleczy. I zaraz do ciebie przyjdę, nie wątp. Musisz wierzyć. Wkrótce będziemy razem mieszkać. Kupimy psa. Tak jak chciałeś. Będziemy uczyć go komend i spacerować z nim w parku. Nie przerywaj zajęć beze mnie. Rób ćwiczenia. Przyjdę, sprawdzę. Kocham cię, synu. Wkrótce się spotkamy. Malec rozpromienił się i poprosił o ponowne włączenie nagrania. I jeszcze raz. I z każdym słowem Jurija małe serduszko topniało. Zrozumiał, że tata go nie zostawił, nie zapomniał. I wkrótce go zabierze. A potem Siriosa, jak dorosły, wyciągnął do Whitey małą rączkę i powiedział: Dziękuję ci, ciociu Vito, że uratowałaś tatę. A prezentów nie potrzebuję. Oddajcie owoce, tacie. On musi zdrowieć i nabierać sił. Wita aż się rozpłakała. To było tak wzruszające. Malec odmówił słodyczy i owoców, żeby tata szybciej wyzdrowiał. Pogłaskała go po głowie, przytuliła delikatnie do siebie i odpowiedziała. Tacie też kupię owoce i cukierki, ale na razie nie może ich jeść. A ty jedz, podziel się z przyjaciółmi. A ja jeszcze do ciebie przyjdę dobrze. Teraz jesteśmy przyjaciółmi. Co przynieść ci następnym razem, sierioża. Chłopiec bardzo poważnie odpowiedział. Niech tata znowu nagre mi list. Będę bardzo czekał. I przyjdźcie, ciociu Vito, a ja narysuję tacie rysunek. Przekażę go pani ode mnie. Szybko poczeka pani. Chłopiec bardzo się starał i po pół godzinie przyniósł kartkę wyrwaną z zeszytu. Był na niej narysowany mężczyzna. Taki śmieszny, z ogromną głową, w okularach i długimi nogami. I chłopiec. Jasnożółte duże słońce i duży dom. Sierioza wyjaśnił. To my z tatą idziemy do domu. Tak czekam, kiedy mnie stąd zabierze. Przekaście mu, że bardzo tęsknię. Juri też tarł oczy uzyszczypały, kiedy patrzył na rysunek malca i dziękował doktorowi. Dziękuję pani, wito waleriewno. Zrobiła pani tak dobrą i ważną rzecz. Teraz jestem spokojny. Po wypisaniu ze szpitala od razu zacznę załatwiać wszystkie dokumenty do adopcji. I zapoznałem się z pani sprawą. Już zadzwoniłem do kolegów. Skontaktowali się z agencją nieruchomości, przez którą kupowała pani dom. Zgodzili się potwierdzić w sądzie, że sprzedała pani pokój babci. Nawet znaleziono dane, na które został opłacony czek. Potem weź wyciąg z zarobków za rok, w którym kupowałaś dom i robiłaś remont. Taki sam wyciąg poproszę od adwokata twojego męża. Stanie się oczywiste, że otrzymujesz więcej pieniędzy i odpowiednio wydałaś na remont więcej własnych środków. Co więcej, poprosiliśmy w banku o historię wydatków i dowiedzieliśmy się, że telewizor, zmywarkę do naczyń, pralkę opłacałaś ze swojej karty. I to udowodnie. Więc nie martw się. Ta kosmiczna suma, którą zażądał adwokat męża, zmniejszy się o połowę. Myślę, że będzie ci już stać na jej spłatę. W końcu pomogę. Razem damy radę. Wiesz, może przejdziemy na ty? Bo jakoś niewygodnie takie osobiste tematy omawiać na wy. Wita też bardzo się ucieszyła, że Jura zdołał, nie wychodząc z sali, wykonać taką pracę. I wszystko po to, by jej pomóc. Tak się zaprzyjaźnili, choć znali się zaledwie chwilę. Dwa tygodnie później odbyło się ponowne posiedzenie sądu. Wita bardzo się bała o stan zdrowia Jurija i jednak namówiła go, żeby wziął wózek inwalidzki, aby szwy się nie rozeszły. Widząc taki obrazek, Andrzej wybuchnął śmiechem. No, Mora, znalazłaś sobie szalonego adwokacika. Na normalnego nie starczyło pieniędzy. Za to mnie Jana opłaciła adwokata w pełni. Wiesz, kto jest jej ojcem. Zastępca gubernatora miasta. I będziemy z nią mieszkać w naszym domu, jasne. Albo płać. Nic, weźmiesz kredyt. Żebyś wiedziała, że teraz zaczęło się moje nowe, dostatnie życie. Ojciec Janie znajdzie mi ciepłe miejsce, jak tylko się z nią ożenię. Wite trzęsło, ale starała się nie reagować na złośliwe uwagi byłego męża. Cała wewnętrznie się spięła i z niecierpliwością czekała na rozpoczęcie posiedzenia. Adwokat Andrzeja znów przeszedł do ofensywy i przekonywał sąd, że dom powinien pozostać przy jego kliencie. Wita była zdenerwowana, ale Jurij był zadziwiająco spokojny. Po prostu położył na stole sędziego teczkę z dokumentami i zaczął zapraszać jednego po drugim świadków, potwierdzających, że Wita wydała znacznie więcej środków na zakup i remont ich wspólnego z mężem domu. A potem wystąpiła sekretarka firmy Andrzeja, którą niedawno tak nierozważnie obraził i zwolnił. Rozgoryczona kobieta z przyjemnością złożyła zeznania, że Andrzej od dawna miał kochankę i że był niewierny swojej żonie. Pielęgniarka Lucia i jeszcze kilku kolegów również potwierdzili, że Wita to doświadczony chirurg, wspaniały człowiek i że ma nienaganną reputację. Na koniec Jurij wystąpił po prostu błyskotliwie. Podsumowując wszystko. Wysoki sądzie, jak widzimy, Wita Waleriewna całe życie zajmuje się tak szlachetnym i potrzebnym wszystkim zajęciem, ratuje życie ludzi i daje im zdrowie. Kobieta starała się jak mogła zachować ognisko domowe, kochała męża i była mu wierna. Podczas gdy on zdradzał ją dzień po dniu, a nawet doszło do tego, że przyprowadził kochankę do własnego domu. To szczyt bluźnierstwa, zgódźcie się. Wita waleriewna i tak jest zrozpaczona zdradą, przygnębiona. Ale Andrzejowi i tego mało. Postanowił odebrać jej dom, który, jak się przekonaliśmy, został kupiony i urządzony w większości za środki mojej klientki. Dlatego my z klientką nalegamy, aby dom pozostał przy niej i jesteśmy gotowi wypłacić pozwanemu odszkodowanie za jego część. Przy obliczeniach suma będzie taka. Uważam to za absolutnie sprawiedliwe. Sędzia pomyślał i opowiedział się po stronie doktora, pozostawiając dom jej. Kwotę również zostawiła taką, jaką zaproponował Jurij. Wita była zadowolona. Teraz nie zostanie na ulicy, a kwota spłaty jest akceptowalna. Za to Andrzej był oburzony, zły, syczał, zaciskając pięści. Co, cieszysz się? Myślisz, że mnie przechytrzyłaś. No, jeszcze się zemszczę. Słyszysz. Wita nie odpowiedziała, po prostu odeszła z Jurijem. Kobieta wzięła kredyt i spłaciła Andrzejowi wymaganą kwotę. Teraz dom był jej prawnie. Rozwiedli się. Co dziwne, ale dzięki przyjaźni z Jurą i spotkaniu z małym seriożą, ból zdrady w duszy przytłumił się. Wita przestała płakać i cierpieć. Teraz razem odwiedzali chłopca w domu dziecka, zabierali go, chodzili do parku i na atrakcje, kupili mu nowy telefon, aby zawsze być w kontakcie. Jura zebrał wszystkie dokumenty do adopcji i złożył je do rozpatrzenia. I z niecierpliwością czekał, kiedy wszystko się rozstrzygnie i Serioza przeprowadzi się do niego. Maluch pokochał Wite całym sercem. Tak bardzo brakowało mu matczynej czułości. Kobieta teraz często zapraszała nowych znajomych do siebie w gości. Karmiła pysznymi obiadami. Uwielbiali oglądać bajki i komedie. I za każdym razem, serioza z histerią i łzami nie chciał wracać do domu dziecka. Przebywanie tam było dla malucha prawdziwą torturą. W pracy koledzy zauważyli, że Wita rozweseliła się, znowu śmiała się, jak dawniej. Lucia zaczęła wypytywać: Nie poznaje pani, wito waleriewna. Proszę się przyznać, co się stało. Czy przypadkiem się pani nie zakochała? Nawet schudła pani i zmarszczki się wygładziły. Jaki jest sekret? Doktor nie ukrywała i mówiła. Wiesz, Lucia, kiedy zdradził mnie Andrzej? Wydawało się, że życie się zatrzymało. Myślałam, komu będę potrzebna. Patrzyłam na siebie w lustrze i rozumiałam, że tak przeżyję sama. I od tego chciało się wyjść. A teraz z niecierpliwością czekam na każdy weekend, żeby zobaczyć się z Jurą i Sieroszką. Kiedy jesteśmy razem, wydaje się, że jesteśmy rodziną. Nawet jeśli to iluzja, ale po tych spotkaniach na duszy jest tak ciepło, chce się śpiewać i śmiać. Wierzysz, takiej euforii nie czułam nawet, kiedy spotykałam się z Andrzejem. Sama nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Kiedy chłopiec obejmuje mnie małymi, ciepłymi rączkami, chce się go przytulić tak mocno i nigdzie, ani na sekundę. Nie wypuszczać. A Jura niby daleko nie jest przystojny, niezbyt zgrabny, te okulary, a dotknie mnie przypadkiem za rękę, a ja czuję, jakby przez ciało przechodził elektryczny impuls. Rusia klasnęła w dłonie i roześmiała się. To wspaniale! Cieszę się z pani. Miłość dodaje skrzydeł, dodaje sił. To dlaczego nie mieszkacie razem z jurą? Dlaczego nie przyznacie się do swoich uczuć? Po co się męczyć? Tak długo chciała pani zostać mamą, a oto jest wasza szansa. Kobieta spoważniała i zasmuciła się, westchnęła. Nie, to jakoś nie w porządku. Wychodzi na to, że się narzucam, sama się oferuję. Rodzice mnie tak nie wychowali. Mężczyzna, jeśli kocha, to sam zrobi pierwszy krok, ale wydaje mi się, że Jura traktuje mnie jak przyjaciela i nic więcej. No a w sprawie serioży, co mu powiem? Że chce zostać mamą chłopca. No, to śmieszne. A jeśli zrozumie, to źle i w ogóle przestanie się kontaktować. Tego nie chce. Niech będzie jak jest. Dziewczyna przyzwyczaiła się do luksusowego życia, a co innego to prosta intryga. Lekki romans z interesującym mężczyzną, który daje drogie prezenty, a zupełnie co innego to wysłuchiwać skarg i sama utrzymywać postarzałego łysego Lowellasa, do tego jeszcze mieszkać z nim w wynajmowanym mieszkaniu. Dziewczyna wymagała coraz więcej. Andrzej trwonił te pieniądze, które wypłaciła mu była żona. I wciąż miał nadzieję, że ojciec Jane znajdzie mu dobrze płatną posadę, próbował wszelkimi sposobami wkręcić się do ich rodziny. Ale doświadczony biznesmen Igor Wasiljewicz nie był wcale głupi. Przeprowadził dochodzenie na temat przyszłego zięcia i dowiedział się, że potencjalny zięć jest w rzeczywistości biedny jak mysz kościelna, nie ma nic za duszą, i że teraz będzie musiał zapewniać nie tylko córkę, ale i tego nieudacznika. Taka perspektywa zdecydowanie nie odpowiadała ojcu Janei. Znał romantyczną naturę swojej córki, więc postanowił rozwiązać sprawę po swojemu. Igor Wasiliewicz znalazł dla niej lepszą opcję syna bogatych biznesmenów. Młodego, przystojnego chłopaka. Dziewczyna natychmiast rzuciła Andrzeja i zaczęła spotykać się z nowym narzeczonym. Sama już od dawna znudziła się kochankiem, chciała nowych emocji, jasnych wrażeń. Andrii był wściekły, pragnął zemsty na Wicie i jej nowym adoratorze-adwokacie. Przeprowadził dochodzenie i dowiedział się, że adwokat zamierza adoptować chłopca z sierocińca. Postanowił więc zaszkodzić obu, zamienić ich życie w piekło. Zaczął pisać donosy i nachodzić urzędy opieki. Wszelkimi sposobami oczerniał i dyskredytował Jurija i szeptał dyrektorce sierocińca. Zrozumcie, chcę tylko ostrzec. Shiro Fury wcale nie jest taki czysty i niewinny. Jak chce się wydawać. Jest zamieszany w ciemną historię o kradzieży dokumentów i pieniędzy w jednej firmie, związał się z bandytami, nawet został ranny. Ale czy to jest wiarygodny ojciec? Oddacie takiemu dziecko, a potem coś złego się z nim stanie, a odpowiedzialność spadnie na was. Zastanówcie się dobrze. Ten chłopiec jest mu potrzebny tylko dla pozorów, żeby klienci go szanowali. Jak to, jaki dobry człowiek, wziął sierotę z domu dziecka? Ale w rzeczywistości, gdzie to widziano, żeby mężczyzna bez żony chciał adoptować dziecko? Widzieliście wiele takich przypadków. I dyrektorka zaczęła się wahać, rozważać wszystko. W końcu odpowiedzialność spoczywała na niej. Razem z urzędami opieki wstrzymała proces adopcji i postawiła Jurijowi twardy warunek. Rozpatrzyliśmy pana wniosek i jesteśmy zmuszeni odmówić. Zgodnie z prawem rodzina adopcyjna musi być pełna. Ojciec samotny nie będzie w stanie zapewnić dziecku pełnego wychowania. Adwokat nie na żarty się rozzłościł. Co wy robicie? Naprawdę uważacie, że Serioza będzie lepiej w domu dziecka niż w normalnej rodzinie? Dziecko mnie kocha, a ja już nie mogę bez syna, a wy celowo mi przeszkadzacie. Jak wam nie wstyd? Pozwę was, też nie jestem bezbronny. Więc nie żegnam się, spotkamy się w sądzie. Będę walczył o syna. Był późny wieczór. Wita niedawno wróciła z pracy. Wzięła prysznic i z przyjemnością wyciągnęła opuchnięte nogi na łóżku. Oczy jej się zamykały ze zmęczenia. I nagle na podwórku zaszczekał pies symbe, a potem radośnie zaczął skomleć. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Kobieta była bardzo zdziwiona, kto mógł przyjść o tej porze. Narzuciła szlafrok i poszła otworzyć. Na progu stał pijany w sztok Jurii. Nigdy wcześniej nie widziała go nawet lekko pijanego, a tu taka sytuacja. Ledwo obracał językiem i mówił jakieś bzdury. Wita, wszystko skończone, dranie, odmówili mi, nie oddadzą mi serioży. Co mu powiem? Okazuje się, że go zdradziłem. Nie mogę bez niego, rozumiesz to czy nie? Przepraszam, że przyszedłem. Ale jest mi tak źle, ty jak nikt mnie zrozumiesz. Wita zrozumiała, że sprawa jest poważna. Zaczęła powoli wprowadzać mężczyznę do domu, dosłownie biorąc go na ramiona. Zaciągnęła go pod prysznic i długo polewała zimną wodą w ubraniu, przepraszała. Przepraszam, Julii, ale inaczej się nie da, muszę zrozumieć o co chodzi, a do tego musisz wytrzeźwieć, a to najskuteczniejsza metoda, mówię ci jako lekarz. Mężczyzna rzeczywiście szybko doszedł do siebie, potem zaczęło go emdlić, wymiotował. Wita wzdychała, poiła biedaka lekarstwami i herbatą. I kiedy ostatecznie wytrzeźwiał, zaczęła pytać o najważniejsze. No cóż, teraz przede mną jest ten Juri, którego znam. Co z adopcją? Dlaczego odmówili? Wydawało się, że wszystko było w porządku. Mężczyzna z bólem w oczach opowiedział, jak pokłócił się w organach opieki i jakie warunki mu postawili, a potem zrezygnowany powiedział: No, co mam robić? Jak mogę przełamać tę nieprzeniknioną barierę biurokracji? Jakby ktoś specjalnie szkodził, słowo daję. Oczywiście będę się z nimi sądził, ale w tym czasie proces się przeciąga. A co jeśli nagle seriożę spróbuje adoptować inna rodzina? I w ogóle, jak biedne dziecko będzie tam przez cały ten czas? Przecież ma nadzieję, że jeszcze trochę i będzie mieszkał z nami. Obiecałem mu to. Jak mi źle. Co wymyślić, powiedz? Wita nagle spojrzała na niego z uwagą i poważnie odpowiedziała: Jak to co robić? Ożenić się. Jutro pójdziemy i złożymy wniosek do urzędu stanu cywilnego. Oto rozwiązanie problemu. Czy jesteś przeciw? Mężczyzna osłupiał zszokowany patrzył na lekarkę, jakby widział ją po raz pierwszy. A ona szeptała. Jura, kochanie, nigdy bym się nie odważyła przyznać ci się do swoich uczuć, gdyby nie te skrajne okoliczności. Czy nie widzisz, że od dawna cię kocham? Czy niczego nie zauważasz? Tak się przywiązałam do że żyję tylko od spotkania do spotkania z nim i tobą. Po zdradzie męża czułam się, jakbym sama umarła. Myślałam, że spędzę resztę życia sama. Rozumiem, że nie jestem pięknością, przytyłam. Może w ogóle ci się nie podobam. Sama nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale chcę spędzić całe życie z wami. Uff, powiedziałam to. Nawet mi ulżyło. Mężczyzna wziął jej ręce w swoje i zaczął całować każdy palec, mówiąc: Boże, jaki ja głupi. Przecież już wtedy w szpitalu bardzo mi się spodobałaś. A teraz jesteś dla mnie najbliższą osobą. Razem przeszliśmy już tyle prób. Nigdy nie znajdę lepszej żony. O takim nawet nie śmiałem marzyć. Głupta się, czy naprawdę myślisz, że dla mnie ma znaczenie, ile ważysz? To w ogóle nie jest najważniejsze. Mężczyzna wybiera tę kobietę, z którą czuję się dobrze wewnętrznie. Tak uważam. Masz taką uśmiech delikatną, otwartą. Ręce, szyja wszystko mi się w tobie podoba. Wszystko naprawię. Jutro kupię pierścionki i oświadczę ci się, jak należy. I pojedziemy do Twoich rodziców. Poproszę ich o Twoją rękę. Razem będziemy wychowywać i kochać się ryorze. I nikt nam w tym nie przeszkodzi. Jura delikatnie pocałował Wite. A ona uniosła się na niebiosa z rozkoszy. Jak długo na to czekała? Jak się modliła i wierzyła, że jednak będą razem. Lusia miała rację. Czasami trzeba zebrać się na odwagę i zrobić pierwszy krok. Para złożyła wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego. Teraz byli nierozłączni. Ustalono, że po adopcji Siriozy wszyscy razem zamieszkają w domu Whitey. Tam chłopcu zostanie urządzony osobny pokój, aby czuł się komfortowo. Tym bardziej, że szkoła i przedszkole były dosłownie po drugiej stronie ulicy. Bardzo wygodnie. Jura z Witą tylko rozmawiali o nadchodzących obowiązkach. I dosłownie dni odliczali, aby zabrać chłopca. Jura pomógł Wicie spłacić kredyt. I teraz kobieta nic nie była winna byłemu mężowi para planowała swoje życie rodzinne wydawało im się, że wszystkie przeszkody są za nimi teraz czeka ich harmonia i spokój jakże się cieszył Sieriożka gdy go zabierali z sierocińca mocno trzymał za ręce tatę i mamę i nawet nie obejrzał się ani razu aby pomachać wychowawcom i dzieciom na początku wszystkim było trudno gdy tylko Wita zwróciła uwagę lub wyraziła niezadowolenie, jeśli chłopiec psocił, od razu przerażony pytał: Mamo, jestem zły. Nie oddasz mnie z powrotem do sierocińca? Proszę, nie trzeba. Nie chcę tam wracać. Już nie będę. W środku kobiety wszystko się przewracało. Natychmiast przytulała syna do siebie i zaczynała mu cierpliwie tłumaczyć. Dlaczego nie można tak robić i że nikt go nigdy nie odda z powrotem do domu dziecka. Minęło kilka miesięcy, zanim chłopiec przestał się tego panicznie bać. A jeszcze Sierioza wszystko chował pod poduszkę. Wita miała dość prania poszewek zlepionych od roztopionej czekolady i wytrzepywania okruchów ciastek z łóżka syna. A jeszcze syn ciągle bił się w przedszkolu. Nie mógł nawiązać kontaktu z innymi maluchami. Rodziców na zmianę wzywano do dyrektorki. Ona wzdychała. Zanim wprowadzi się dziecko do społeczeństwa innych dzieci, można by nauczyć go podstawowych manier. A to przyjęło się, że przyprowadzają przybranych dzieci, a my musimy się z nimi męczyć. Wasz syn dzisiaj wylał zupę na głowę sołni sokołowej. To niesłychane. Powiedzcie jeszcze dziękuję, że jej mama nie zrobiła z tego afery. Jeszcze kilka takich incydentów, i wyrzucimy go z przedszkola. W domu rodzice ostrożnie wypytywali syna: Sierioszka, czy tak postępują mężczyźni? Tak nie można robić, przecież to dziewczynka czym cię tak obraziła Sonia? Chłopiec zmarszczył brwi i mruczał Nie chcę chodzić do przedszkola tam dzieci są złe, jak w sierocińcu nawet gorsze. Sonia powiedziała, że jestem początkiem i że rodzice zabrali mnie z domu dziecka dla pieniędzy i wcale mnie nie kochają. Że nikomu nie jestem potrzebny i nikt nie będzie się ze mną przyjaźnił. A jeszcze specjalnie napluła mi do zupy. Więc nie wytrzymałem. Jestem zły, prawda? Wkrótce mnie oddacie. Czasami kobiecie opadały ręce. Wydawało się, że chłopiec specjalnie testuje rodziców na wytrzymałość. Ale Jura był obok i dodawał otuchy. Nic się nie martw, poradzimy sobie razem. Trzeba trochę wytrzymać. Sierioza wkrótce się przyzwyczai, wszystko się ułoży. Jemu też nie jest łatwo. W sierocińcu panują wilcze prawa, według których żyją dzieci. A domowe dzieci bywają jeszcze złośliwsze. Potrzebuje pomocy, sami nie damy rady. Uważam, że nie ma nic złego w tym, jeśli skonsultuje nas psycholog dziecięcy. Myślę, że wtedy każdy z nas zrozumie swoje błędy i wszystko się ułoży. Zdecydowano się zatrudnić nianie i na razie nie wysyłać sierioży do przedszkola, ponieważ było to dla niego bardzo traumatyczne. Bał się, że to jak sierociniec, że go stamtąd nie zabiorą i zachowywał się specjalnie okropnie, żeby rodzice szybciej po niego przyjechali. Pokazując tym samym swój protest. Wszyscy członkowie rodziny pracowali z psychologiem, co przyniosło rezultaty. Cierioza przestał panicznie bać się, że za swoje złe zachowanie zostanie odesłany z powrotem i nauczył się nie reagować na zaczepki dzieci, a godnie dawać słowny odpór. Przestał wstydzić się, że jest adoptowany, wręcz przeciwnie, zaczął być dumny, że to właśnie jego rodzice wybrali spośród wszystkich dzieci, a więc jest najlepszy, wyjątkowy i naprawdę go kochają. Do pierwszej klasy rodzice odprowadzali się ze łzami w oczach i bardzo się martwili, jak będzie się dogadywał z dziećmi w klasie. Ale chłopiec, ku zdziwieniu, szybko znalazł tam przyjaciół i z przyjemnością chodził do szkoły. A dobre oceny i pochwały nauczyciela jeszcze bardziej zachęcały go do nauki. Rodzice w końcu odecznęli z ulgą, zrozumieli, że syn zaadaptował się do normalnego życia i stał się całkowicie domowym, zwyczajnym, wesołym dzieckiem. W pracy Whitey też ostatnio pojawiały się trudności. Kobieta ograniczyła swój nienormowany, szalony grafik, mniej brała nocnych dyżurów i w weekendy nie zgadzała się zastępować kolegów. Teraz sama była mamą i chciała każdą wolną chwilę spędzać z synem. A także bardzo bała się stracić jurę. Pamiętała historię z byłym, więc postanowiła zmienić swoje życiowe priorytety. Najpierw rodzina, a potem praca. I inaczej być nie może. Oczywiście takie zmiany nie podobały się kierownictwu. A i koledzy zaczęli być niezadowoleni, bo przez wiele lat przyzwyczaili się, że Wita jest niezawodna i zawsze idzie na rękę. Szczególnie na nią uwzięła się salowa, starsza kobieta Julia Pietrowna. Rozpuszczała brudne plotki, próbowała oczernić doktora. Mówiła, że wzięła z przytułku podrzutka z normalnym mężczyzną się rozstała, rogi mu przyprawiła. I w ogóle skąd u niej pieniądze, żeby po kurortach się włóczyć? na pewno handluje lekami, które są pod kontrolą. A pewnego dnia wydarzyło się coś niewiarygodnego. Do gabinetu lekarskiego wpadł ordynator z naczelnym lekarzem i ochroniarzem. Wita spokojnie wypełniała historię chorób, uprzejmie się przywitała. Ale mężczyźni zaczęli krzyczeć. Do Was, Wita Waleriewna, wielokrotnie docierały anonimowe skargi od personelu oddziału, że rzekomo handlujecie lekami pod kontrolą i je kradniecie. Przepraszam, ale jesteśmy zmuszeni poprosić Was o otwarcie torby i wszystko sprawdzić. Doktor rzuciła długopis i oburzyła się. Jak śmiecie? Tyle lat wiernie i prawdziwie tu pracuję. Czy naprawdę możecie tak o mnie myśleć? Tak, proszę, patrzcie. I kobieta sama wywróciła zawartość torby prosto na stół. I zamarła w osłupieniu, widząc, jak wypadły z niej ampułki z silnym środkiem przeciwbólowym. Nie ma scena. Kilka minut w osłupieniu byli wszyscy. Wita Waleriewna usprawiedliwiała się. Nie wiem, jak te ampułki trafiły do torby. Dopiero pół godziny temu wyszłam z sali operacyjnej. Prawie w ogóle nie bywam na miejscu. Ktoś mnie wrobił. Jakże to podłe. Chcę się natychmiast napisać wniosek o odejście. Właśnie w tym momencie do gabinetu lekarskiego wbiegła Lucia, przyjaciółka Whitey. Zobaczyła to wszystko i natychmiast rzuciła się piersią na obronę doktora. A ja wiedziałam, że ktoś wrobi Witę Waleriewną. Zauważyłam jeszcze parę tygodni temu, że drzwi do magazynu są niedomknięte. Skrzypią, kiedy ktoś tam jest. Sprawdziłam w dzienniku nikt nie rejestrował leków. Wszystko to wydało mi się podejrzane. Postanowiłam więc z naszym gospodarzem przeprowadzić obserwację. Zamontowaliśmy tam małą kamerę. Cały czas przecież nie da się wszystkiego pilnować pracy jest mnóstwo biegamy cały dzień. Więc nie śpieszcie się, żeby oskarżać doktora. Najpierw obejrzyjmy nagranie. Osobiście jestem pewna, że Wita Waleriewna niczego nie kradła. Zaczęli oglądać nagranie i wszystko stało się jasne. Na nim wyraźnie było widać, jak Salowa Julia Pietrowna kradnie z półek narkotyczne leki. Od razu wezwał ją na dywanik naczelny lekarz i ordynator. A przed Witą Waleriewną przeprosili. Ordynator się kajał. Przepraszamy cię na miłość boską. Kochana po prostu zasypano nas anonimami. Musieliśmy wszystko sprawdzić. Błagam, tylko się nie zwalniaj. Złóż skargę na salową. Natychmiast ją zwolnimy i ukażemy z całą surowością. Tak niezręcznie, naprawdę. Tak nieprzyjemnie. Doktor nagle poprosiła. Pozwólcie mi porozmawiać z salową w cztery oczy. A potem ona do was przyjdzie. Bardzo Was proszę! Naczelny lekarz szanował chirurga i pozwolił. Jemu samemu ta scena była nieprzyjemna. Znał przecież chirurga od wielu lat i w głębi duszy rozumiał, że to pomówienie a mimo to obraził człowieka. Wita Waleriewna spojrzała uważnie na kobietę. Ta nie podnosiła wzroku, wyglądała źle jakaś blada i wyczerpana lekarka zapytała. Julio, przecież całe życie jesteś na oddziale. Masz już 63 lata. Pracowałam z tobą ramię w ramię tyle lat. I wydawało się, że nigdy nie konfliktowałyśmy się. Nie rozumiem, dlaczego nagle postanowiłaś zniszczyć mi życie. Co ci złego zrobiłam? Myślisz, że nie wiem, że to właśnie ty rozpuszczasz brudne plotki o moim życiu osobistym. Teraz posunęłaś się do kradzieży i fałszerstwa. Szczerze mówiąc, jest mi bardzo przykro. I zamierzam złożyć zawiadomienie na policję. Tym bardziej, że dowody waszego ohydnego czynu są oczywiste. Albo mówicie prawdę, albo tak zrobię. Czy wy w ogóle rozumiecie, że gdyby nie Lusia, to z waszej łaski trafiłabym do więzienia? Zniszczylibyście mi całe życie. Starsza kobieta nagle się rozpłakała. I zaczęła chaotycznie wszystko tłumaczyć. Przepraszam Was. Jestem bardzo winna, rozumiem. Mam takie nieszczęście w rodzinie. Żyłam jak człowiek, wychowałam syna, ożeniłam, doczekałam się wnuków. Tak się cieszyłam, kochałam Pawlika, rozpieszczałam. A on rósł egoistą. Nie znał odmowy. A pół roku temu zauważyłam dziwactwa. Przybiega, oczy szalone i jak nie w siebie, albo śpicałymi dniami. I ciągle prosi o pieniądze. To jedno wymyśli, to drugie. A potem okazało się, że jest narkomanem. Nie kuje się, ale coś pije. Ale to jeszcze gorzej. W każdym razie mój syn się z nim pokłócił i wyrzucił go. Wnuk przeprowadził się do mnie. I zaczął się w moim życiu koszmar. Mój Fiedia nie wytrzymał, położył się i umarł. A wnuk zabiera mi całą technikę i emeryturę. Nawet czasem ręce podnosi. A niedawno związał się z jakimiś kryminalnymi ludźmi. Przychodzili, żądali ogromnej sumy. Pawlik im zawdzięczał. A sam uciekł. Nie wiem, skąd o tym dowiedział się wasz były mąż Andrzej. Ale sam mnie znalazł. Czekał pod domem po pracy. I zaczął proponować coś takiego. Obiecał spłacić dług, jeśli was podłożę pod termin. On was nienawidzi i marzy o zniszczeniu was. Naprawdę nie chciałam, najpierw odmówiłam. Jesteście dobrym człowiekiem i nie chciałam być ostatnią szumowiną. Wtedy zaczął szantażować. Mówi, że wie, gdzie jest mój pawlik i powie wszystko tym bandytom. I oni go zabiją. Co miałam robić? Byłam w impasie, rozumiecie, więc zdecydowałam się na podłość. Tak mi wstyd. Wita pomyślała i zdecydowanie powiedziała: Nie będę pisać na Was zawiadomienia, ale zrobimy tak. Pójdziemy do śledczego. On jest moim dobrym znajomym. Na pewno pomoże. Waszego wnuka trzeba leczyć, ratować. Narkomania to straszna plaga. Od tych tabletek organizm w ciągu kilku lat nieodwracalnie się niszczy. I mózg ulega atrofii. Sama sobie nie poradzicie. Tu w każdym razie trzeba włączyć policję. Zgadzacie się? Julia Pietrowna była tak zmęczona wszystkim i tymi problemami, że się zgodziła. Sama nie mogła znieść chodzenia po ulicach i oglądania się za siebie. Bała się, że ją albo bliskiego wnuka zastraszą, jeśli nie da pieniędzy, albo ci bandyci. W domu Wita wszystko opowiedziała mężowi. Jurij się wściekł i też włączył się do sprawy. Moim zdaniem to już poza granicą. Andrzej przekroczył granicę i zrobię wszystko, żeby go unieszkodliwić. Nie pozwolę Andrzejowi zniszczyć mojej rodziny i krzywdzić moją ukochaną kobietę. Jedziemy razem. Mam kontakty w policji. Rozwiążemy to. Tym bardziej, że właśnie śledczy mnie wzywa w sprawie mojego napadu. Policja z całą powagą podeszła do zeznań sanitariuszki i Whitey. Juria doskonale znali jako doświadczonego adwokata i mu ufali. Detektywi zaczęli kopać ryć ziemię. Okazało się, że Andrzej i przed rozwodem z Witą zajmował się ciemnymi sprawami. A po tym, jak rzuciła go kochanka, całkiem oszalał. Został zwolniony z pracy i zaczął pracować dla bandytów. Ten łajdak wciągał młodych chłopaków w narkotyki. Płacili za to hojnie. Mało tego ta sama grupa przestępcza była zamieszana w napad na Jurija. Andrzej jakoś rozmawiał z tym samym Pawlikiem, który prosił o pożyczkę na dawkę. I dowiedział się, że jest wnukiem sanitariuszki, która pracuje na oddziale chirurgicznym. Tam, gdzie jego była żona. W głowie mężczyzny od razu zrodził się plan zemsty, bo nie udało się przeszkodzić adopcji dziecka. I postanowił zniszczyć życie Whitey, zmusić ją do cierpienia. Myślał, że z powodu nadszarpniętej reputacji wyrzucą ją z pracy. Tak, i dziecko adopcyjne mogą zabrać. Andrzej nie mógł wybaczyć Wicie, że to właśnie ona została w ich domu, a on wylądował na ulicy. Przecież pieniądze, które mu wypłaciła, natychmiast przepuścił na kochankę. A ona go rzuciła. W rezultacie mężczyzna został z niczym: bez rodziny, bez dachu nad głową, bez pracy. Postanowił zejść na złą drogę. Związał się z przestępczością i mścił się na byłej żonie, jak tylko potrafił. Trząsł się na myśl, że ona jest szczęśliwa. Że schudła, rozkwitła, że ponownie wyszła za mąż. Zazdrościł jej czarno. Nie chciał zrozumieć, że sam właściwie zrujnował swoje życie. Własnymi rękami. Ale wkrótce go aresztowano. Sprytni bandyci zwalili na niego wszystko. Andrzej dostał zasłużoną karę i na długo trafił do więzienia. Wita była na rozprawie. Nie było jej ani trochę żal byłego męża. Przecież nie była mu nic winna. A on dostał, na co zasłużył. Juri też się cieszył, że sprawiedliwość wreszcie zatriumfowała i Andrzej przestanie zatruwać im życie. Mężczyzna jak lew bronił swojej rodziny, którą wreszcie zdobył. Wnuka Julii Pietrowny odnaleziono. Przebywał w jednej z kryjówek. Wita zorganizowała, aby chłopak został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym oddziale odwykowym. Była to długa i trudna droga. Straszne odwyki, przekleństwa, błagania o pomoc, potem depresja i apatia. Pół roku zajęła pełna rehabilitacja. Rodzina chłopca zrozumiała swój błąd, wybaczyła synowi, przyjęła go z powrotem. Wszyscy wyjechali daleko od hałaśliwego miasta z pokusami na południe. Mieli nadzieję, że tam, na łonie natury, chłopak zacznie nowe życie bez narkotyków. Sanitariuszka była tak wdzięczna bicie Walerii że ta przejęła się jej biedą i pomogła wydostać się z martwej pętli, która również zaciskała się na szyi sanitariuszki. Po wszystkim, co przeżyły, kobiety nawet się zaprzyjaźniły. Często chodziły do siebie w gości, piły herbatę, rozmawiały o życiu. Julia lubiła bawić się z Siergiejem i zgadzała się zaopiekować nim, gdy oboje rodzice byli w pracy. Wita postanowiła na swój sposób odwdzięczyć się Lucy, bo to właśnie ona uchroniła doktora przed więzieniem i hańbą. Doktor bardzo chciał, żeby Lucia również ułożyła sobie życie osobiste, bo jej nieudany konkubent nadal pił i szarpał jej nerwy. A ona go żałowała i znosiła jak większość naszych współczujących kobiet. W dzień wolny Wita zaprosiła gości Lusię i przyjaciela Jurija Anatolia. Mężczyzna był wdowcem. Wychowywał córkę na stolatkę. Pracował w kolegium adwokackim i ogólnie był dobrym, pozytywnym człowiekiem. Wita pomyślała, a może się sobie spodobają. W życiu różnie bywa. Tak się stało. Anatoli był oczarowany rezolutną, roześmianą lusią. Śmiał się z jej żartów, dżentelmeńsko się nią opiekował. Kobieta była zaskoczona, jak inteligentny i oczytany jest Anatoli, jak elegancko się zachowuje i pije z umiarem. Mężczyzna zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Lusia nie miała nic przeciwko temu. Wiedziała, że pijany Borka dawno śpi w domu. Nie ukrywała przed Tolikiem, że mieszka z nieudanym, zaginionym mężczyzną i dawno go nie kocha, po prostu go żałuje i boi się. Para się zaprzyjaźniła. Stopniowo między nimi nawiązały się romantyczne relacje. Lucia potrafiła znaleźć podejście do knąbnej Mariny, córki Tolika. Nie starała się zastąpić jej matki, jak się tego dziewczynka obawiała. Wręcz przeciwnie, stała się jej starszą przyjaciółką. Pomagała radą i dobrymi słowami, karmiła smacznymi obiadami, dzieliła się sekretami. Tolik szybko wyprowadził zuchwałego, bezrobotnego konkubenta Lucy, grożąc mu karą, jeśli będzie się opierał lub krzywdził Lucie, i dał do zrozumienia, że jego miejsce jest już zajęte. Tak więc życie najlepszej przyjaciółki Whitey również się ułożyło. Lucia szczerze cieszyła się z troskliwej opieki Tolika. Dla niej to było niezwykłe i bardzo przyjemne. Zrozumiała, że niepotrzebnie znosiła upokorzenia przez długie lata i wreszcie stała się kochana. Siergi Rus mądry i bystry cieszył rodziców, dawno zapomniał i nie wspominał życia w sierocińcu. Bardzo kochał swoich rodziców, starał się ich nie zasmucać drobiazgami i nie martwić. Wita cieszyła się z sukcesów syna, była z niego dumna i zrozumiała, że nie ta matka, która urodziła, a ta, która włożyła duszę i wychowała godnego człowieka. I była bardzo szczęśliwa, że spotkała na swojej drodze Jurę, który dał jej rodzinę i macierzyństwo, na które tak długo czekała.